Tomasz Klimek, oddział Tomaszów Mazowiecki. W niewielkiej miejscowości Sangroc, niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego, znajduje się gołębnik, który urzekł nas swoim wyglądem i jakością siedzących w nim gołębi. Właścicielem tego gołębnika jest Tomasz Klimek, niezwykle utalentowany hodowca gołębi pocztowych. To dzięki niemu hodowla Mariusza Sobolewskiego poszła tak szybko do przodu. Tomasz osobiście nawiązywał kontakty z wieloma sławnymi hodowcami w Polsce i za granicą i sprowadzał do siebie wybitne ptaki. Jego olbrzymia wiedza hodowlana i łatwość nawiązywania kontaktów sprawiło, że siedzą tu wspaniałe ptaki. Jak to mówi nam Tomasz, nie można stać w miejscu i z roku na rok jego hodowla pnie się coraz wyżej i wyżej. Ciekawe rozwiązania hodowlane, bardzo funkcjonalny gołębnik i bardzo dobre gołębie sprawiły, że jest to wybitna hodowla gołębi pocztowych. Tradycyjnie pytamy Tomasza, jak zaczęła się jego przygoda z gołębiami. Witam, nazywam się Tomasz Klimek, lotuję w oddziale 0276 Tomaszów Mazowiecki, sekcja Wolbusz. Gołębiami interesuję się od dziecka. Do związku zapisałem się w 2004 roku. Pierwsze gołębniki, takie poważniejsze, postawiłem u taty na posesji ogrodowej w 2008. Pierwsze gołębie przywiozłem z Nowego Sącza od kolegów Marcela i Stanisława Franczyków. 30 sztuk do lotu i z Częstochowy 10 sztuk od Henia Brewczyńskiego. No i tam kilka jeszcze gołębi od pana Jana Buczka. No i po prostu skrzyżowałem te gołębie, już się gołąbki zaczynały fajnie pokazywać. Były to fajne, twarde gołębie na wszystkie loty. Później szukałem trochę szybkości. Poznałem kolegę Oleksiaka. Jeszcze wtedy o Zbyszku tam nikt nie słyszał w Polsce. Tam, ale już bardzo dobrze lotował w okręgu, tam w regionie był wysoko. Tam po przejrzeniu lis odwiedziłem go, nabyłem kilka gołębi, jednego, pierwszego w ogóle gołębia od niego nabyłem na wystawie, kupiłem dwa gołąbki, jeszcze miał ostatniego gołąbka w klatce i tak się ośmiałem, że go wezmę za 50 zł, kolega dał mi go w prezencie, jak się później okazało, też bardzo fajne lotniki z niego hodowałem. No i w 2012 przywiozłem cztery gołąbki do lotu od niego, tak chciałem sprawdzić, jak to będzie wyglądało. No i z tych czterech, cztery zostały po lotach młodych. Bardzo ciężki sezon był. I już jako roczny jeden gołąb bardzo się wybitnie pokazał. Był drugim lotnikiem okręgu w kategorii roczne. Miał 9 konkursów przy bardzo ciężkim sezonie. I miał po prostu też dosyć... bardzo ambitny był po prostu. Jak przychodził z lotu, to na skrzydłach nieraz wchodził. Niestety na ostatniej 500-ce bardzo była upalna. Tego gołąbka zgubiłem. Po dwóch tygodniach okazało się, że on zdechł po prostu gdzieś tam pod Lublinem z wycieńczenia i hodowca mi tylko odesłał obrączki. No ale przynajmniej wiem, jak ten gołąb skończył. On był w tym roku, jak odlatał, był z taką super samicą moją, sparowany z Ardenką, z całej pary po prostu gołębi klumpa. I te gołąbki dały mi takiego obecnie mojego wybitnego rozpłodowca. Kolegi Mariusza bardzo fajnie z tej linii, tam dwa razy druga na oddział, pierwszego przodownika osiągnął w okręgu tymi gołąbkami. U mnie też te gołąbki bardzo, bardzo fajnie siadają. No i już te gołębie naprawdę bardzo fajnie zaczęły siadać. Z roku na rok cały czas byłem w czołówce oddziału, na stare i na młode. I w 2015 roku w listopadzie ukończyłem budowę domu. I trzeba było po prostu tą drużynę rozbić, nie było tak czasu na gołębie. Pobudowałem nowe gołębniki, obecnie lotowałem tak praktycznie na gołębie młode, na stare w tym roku, tylko dane mi było 4 loty przelecieć, później musiałem wyjechać za granicę, nie było mnie pół roku, wróciłem dopiero w grudniu, no ale tam myślę, że w tym roku już się powalczy, że trochę się pościgam z chłopakami, będzie czas, żeby po prostu, żeby się zająć. Myślę, że ekipa już taka w miarę jest, trochę tam te gołębie wartościowsze są rozhodowane. Były lotowane na gumki w tym roku młode, ale to tam nic nie szkodzi. Myślę, że będą sobie radzić, wstydu nie będzie. Nie? Tomek, zaprezentuj nam kilka gołębi ze swojej hodowli. Tutaj mam obecnie swojego najlepszego rozpłodowca. To jest syn tego lotnika, który tam stracił mi się na tym ciężkim locie. To jest obecnie mój najlepszy rozpłodowiec. U Mariusza właśnie ta samiczka dwa razy druga na oddział i tego przodownika, co tam w okręgu wylatał, te gołąbki, co mu tam bardzo ładnie te roczne latają, no to są właśnie jego wnuki. Nie? To jest syn tego
On był sparowany wtedy na Ardenkę i on też jest z linii Arden, tam z tej olimpijczyku, co ten dziadek Zbyszkowi dał olimpijczyka, co tam w Poznaniu miał złoty medal. To jest matka tego rozpodowca, to jest 100% Jan Arden, po głębiach od Jana Klumpa. Ona była lotowana, ona była miała od Henia Bryczyńskiego z oddziału Częstochowa. Jeszcze jako 6-letnia miała 7 konkursów, ją wycofałem do rozpłodu. Bardzo dużo gołębi jest po prostu po niej. Wszędzie tam, gdzie nie pójdą, one się pokazują. Piękne ma rozpłodowe, ma oko, może spróbuję pokazać. Samiczka jest starsza, już 2008 rok, ale mówię, bardzo, bardzo dobra samica. Jeszcze myślę, że w tym roku coś tam, może nie na lotowe, ale na po prostu na rozpłodowy gołębik, coś tam z niej uchowam sobie, żeby już ta linia jak najdłużej była po prostu w gołębniku. To jest córka tam z lotowego, samiczka. No też kilka razy pierwsza na gołębniku. Z Niemiec też bardzo fajnie usiadła. Tą sekcję tam nawet wygrała z dużym wyprzedzeniem. Takim moim, słabo przygotowałem te gołębie, ale ona jako jedyna tempo wytrzymała, bardzo dobrze usiadła. Też z linii z tego 105. No, też samiczka z 2018 roku, też na ostatnim locie tam usiadła na dyplom. No, myślę, że też taka nadzieja na jakiegoś tam lotnika. Mówię, też, jeśli tam da radę tam je dobrze przygotować, to myślę, że będzie z niej naprawdę pociecha. Nawet podobna widać do ojca. Tutaj mam swoją starą lotniczkę. Jeszcze jak u taty lotowałem, bardzo, bardzo fajnie mi siadała. Jest to po tym właśnie gołębie, co kupiłem na wystawie. Pierwszego tego leksiaka. Czyli dwa kupiłem, a jego tak na końcu, to co mi tak po prostu podarował. Miała w najlepszych latach, to tam miała tam 6 maratonów na 2 lata. Też na wystawie okręgowej dosyć dobrze była oceniona. Chyba czwarta była w maratonie wtedy w okręgu. Mówię, 6 maratonów na 2 lata i na tych ciężkich lotach, na tych 300 podwiad, na 500 takich upalnych, bardzo, bardzo dobrze ta samica latała. Samica wyszła na standardzie, jest przepiękna. To jest samica moja rozpodoba. Ona była wypożyczona 2 lata u Mariusza, była sparowana z synem tego 105. Te roczne tak fajnie siadały u Mariusza, no to są jej dzieci. Nie? Ona była wypożyczona, po prostu teraz musi u mnie trochę zasilić hodowlę. Myślę, że wyda podobne gołębie, no zobaczymy. To jest oryginalna samica z Niemiec. Przywiozłem kilka tych gołębi. Bardzo fajnie się też wszystkie te gołębie pokazały. No i tu mam gołębka od Jele Rozjersa. Kupiłem go ze wspólnego gołębnika, jak tam Rozjers po prostu z Trzaską mieli na Mazowszu. Kupiłem tego gołąbka. Też wydał mi czwartego lotnika WG Centrum. Też bardzo fajne gołąbki daje. Szybkie. Wrzucam je później z powrotem na te gołębie ze 105. Są bardzo fajny gołąb, bardzo szybki. Jest obecnie z taką czerwoną woską. Sparowany, bardzo fajne gołębie. Już kolegi dałem w tym roku do przysłuchaj, do kolegi Andrzeja. Dwa razy pierwszy na gołębniku, dwa razy czołowo na oddział usiadł. U kolegi Wójciaka był jeden, też usiadł 14 na oddział, także myślę, że tą parę zostawię, one tak sobie już będą w parze. U mnie też były wypuszczone 3 i 3 są po lotach, także lotowane były na gumki, także u mnie nie mogę powiedzieć, jak siadały, ale myślę, że wstydu nie będzie w przyszłym roku, w tym sezonie po prostu i będą dobrze siadać. To jest ta czerwona samiczka, która jest sparowana z tym Rozjersem. Tą samiczkę dostałem w prezencie, jak mi się córeczka urodziła, od pana Jana Buczka, którego serdecznie pozdrawiam. Jest to samica zimbredowana po najlepszym rozpodowcu od kolegi Kameckiego. On był sparowany na najlepszą córkę. To jest bardzo dobry hodowca z Bielska po prostu. Tu jest gołąb, którego dostałem od kolegi, od pana Jana Buczka, jak mi się synek urodził. To jest imbred na 808 od Karola Paszka, oryginalny gołąb. Oni tam się dosyć mocno kolegują, także dzięki temu też mam takiego gołąbka, dostałem w prezencie, mówię, bardzo serdeczne podziękowania dla pana Janka za taki gest. I on był sparowany, jego syn był sparowany na tą samiczkę z Mizy od Zbyszka Oleksiaka, który tam w tym roku jest wnuczek jego i z tego samczyka z Miz po prostu jest najlepszym lotnikiem oddziału 5x5 i u Mariusza ta samiczka też była lotniczką, też miała 9 jako roczna. Także też fajnie się to połączenie tej mis na te 808 sprawdziło. Tu jest jeszcze gołąbek, tam syn takiego gołąbka, którego przywiozłem z Nowego Sącza po olimpijczyku z tego Mercedesa od Wojciecha Handerka. Też bardzo fajne gołębie wydaje. On był lotowany, już go przeniosłem teraz do rozpłodu, żeby nie zatracić tej linii po prostu, bo
też na kilku gołębikarzy się pokazały. Nawet panu Stasiowi Franciszkowi wysłałem jego syna i też w tym roku, jak rozmawialiśmy, 4 razy pierwszy na gołębniku z tego gołębia, także na razie go wycofuję. Myślę, że jakieś fajne dzieci z niego się uda jeszcze uhodować, a po prostu może być ciężki lot i można gołąbka stracić. Na zakończenie chciałem podziękować wszystkim hodowcom, tam Zbyszkowi za pomoc po prostu, też mi tam dużo doradził, jak po prostu karmić, jakie środki podawać, no trochę tam wiedzy od niego złapałem. Myślę, że w tym roku też tam jakieś tam karmy od niego kupię. Myślę, że coś tam podpowie, będzie się jakoś tam czołowo lecieć. Pozdrawiam też wszystkich kolegów z sekcji, z oddziału, tam z polskich chłopaków, tam Darka z Kartuz, z oddziału Kartuzy też dużo rozmawiamy po prostu. No myślę, że jakieś tam w końcu wyniki uda się wylatać, będzie się czym bardziej pochwalić. Także pozdrawiam wszystkich, dobry lot. Poza pokazanymi gołębiami w gołębniku rozpłodowym u kolegi Tomasza znajdują się jeszcze gołębie ze szczepu Van Loon od Piotra Bakiery, Dariusza Rychty. Jest też kilka bardzo dobrych deklaków od Henryka Skowronka z Pszowa i Tadeusza Marszałka z oddziału Nowa Huta, a także kilka gołębi od Zbigniewa Oleksiaka z oddziału Myszków. Wszystkie te gołębie są wielką nadzieją Tomka na przyszłe lata. Na koniec życzymy naszemu rozmówcy, aby znalazł więcej czasu dla gołębi, bowiem posiadane zaplecze i wiedza hodowlana są mocną bazą dobrej hodowli.